mogę zmienić lekarza rodzinnego, gdzie ma się leczyć student, gdzie ma się leczyć osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania, co zrobić, kiedy mam gorączkę, a w rejestracji dowiaduję się, że już nie ma na dzisiaj numerków. Czy mogę jechać na SOR? Na te trudne pytania, z którymi zmierza się każdy z nas, odpowiada Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Panie dyrektorze, dzień dobry. Czy mogę zapisać się w dowolnej przychodni POZ-u do lekarza, bez względu na to, gdzie mieszkam, na przykład w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie? Oczywiście, że tak. Sami wybieramy placówkę POZ-u, do której chcemy się zapisać, a konkretnie do lekarza POZ-u, do położnej lub do pielęgniarki POZ. Dróg, jak to możemy zrobić, jest kilka. Oczywiście możemy formularz wypełnić krótki w danej placówce, do której chcemy się zapisać, ale myślę, że najłatwiej i najszybciej będzie to można zrobić poprzez internetowe konto pacjenta. Tam jest też taka możliwość, elektronicznie wypełniamy deklarację lekarza, pielęgniarki bądź położnej. Te informacje już trafiają bezpośrednio do miejsca, do którego chcemy się zapisać i już automatycznie po potwierdzeniu, że do takiego zapisu doszło, mamy już wybranego swojego lekarza, pielęgniarkę bądź położną i już możemy korzystać z ich usług. Często zdarza się sytuacja nagłego zachorowania, wysokiej gorączki, bólu brzucha. Dzwonię do przychodni, niestety okazuje się, pani w rejestracji mówi, że już nie ma na dzisiaj numerków. Co wtedy, kiedy rzeczywiście się źle czuję? Czy mam jechać na SOR w takiej sytuacji? Jeśli faktycznie nasze objawy są na tyle ostre, że zagrażają życiu i zdrowiu, no to oczywiście wtedy zgłaszamy się na SOR czy powiadamiamy zespół ratownictwa medycznego. Natomiast jeżeli nasza sytuacja jest lepsza, to znaczy nasz stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie zagraża on naszemu zdrowiu czy życiu, ale jednak potrzebujemy pilnej konsultacji w danym dniu, no to oczywiście zawsze decyduje o tym lekarz, nie rejestracja. Tak więc myślę, że najlepiej byłoby wtedy, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, że faktycznie jest zaostrzenie choroby na przykład, ale już nie ma miejsca w danej przychodni na dany dzień, wówczas najlepiej poprosić panią rejestratorkę o możliwość kontaktu z lekarzem i wówczas on podejmuje ostateczną decyzję, czy zgodzi się jeszcze przyjąć tego pacjenta, czy jego stan jest na tyle powiedzmy poważne, że wymaga on interwencji lekarskiej, czy na przykład może poczekać do następnego dnia i wtedy jakby nic się nie dzieje, możemy ten czas jeszcze zaczekać. Jak to jest w przypadku dzieci? Dzieci najczęściej chorują w weekendy albo w niedzielę. Tak, tutaj to bardzo częste pytanie, które otrzymujemy i faktycznie zawsze jest tak, że pewnie pierwsze kroki kierujemy na SOR, natomiast prawda też jest taka, że to jest miejsce, gdzie ratuje się życie i zdrowie. Zresztą mieliśmy taką kampanię SORY, tutaj ratuje się życie, która właśnie mówiła o tym i przypominała, że szpitalne oddziały ratunkowe to miejsca naprawdę, gdzie trafiamy, jeżeli nasze życie lub zdrowie jest bezpośrednio zagrożone po ciężkich urazach, kiedy mamy na przykład duszności, zatrzymanie krążenia, czyli bardzo poważne stany. Natomiast w weekend mamy przecież nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, czyli to jest taki odpowiednik naszego lekarza rodzinnego w ciągu tygodnia, gdzie możemy doraźnie tą pomoc lekarską czy pielęgniarską uzyskać. Adresy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na każdej stronie internetowej NFZ, stronie internetowej swojego oddziału. Tam możemy sprawdzić najbliższe terminy, nie terminy, tylko adresy i telefony i wtedy warto się skontaktować i podjechać do tego miejsca. Tam dyżuruje najczęściej lekarz, który w takich doraźnych sytuacjach jest nam w stanie oczywiście pomóc. Jeśli się okaże na miejscu, że jego interwencja może być niewystarczająca, no to wówczas pokieruje nas dalej, ewentualnie skieruje nas także do szpitala, jeżeli będzie taka konieczność oczywiście. A jak to jest w przypadku starszej osoby? Czy można poprosić o wizytę domową w przychodni albo w nocnej pomocy? Wystarczy, kiedy zadzwonimy na numer 800 137 200. Jest to bezpłatna infolinia, która działa dokładnie na takich samych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna, czyli w tygodniu roboczym od poniedziałku do piątku od 18
do 8 rano kolejnego dnia, albo w weekendy i w święta całodobowo, i wtedy dzięki temu mam możliwość też takiego szybszego kontaktu z pielęgniarką bądź lekarzem. Najpierw zgłosi się pielęgniarka i potem w zależności od tego, czy nasz stan zdrowia wymaga jeszcze dodatkowej konsultacji z lekarzem, zostaniemy podczas tej samej rozmowy przełączeni do lekarza. Mamy także możliwość zamówienia takiej rozmowy, jeżeli w danym momencie na przykład jest dużo połączeń, to mamy możliwość zamówienia sobie takiej rozmowy i wtedy pielęgniarka oddzwoni do nas z tego numeru. Jest to infolinia całkowicie bezpłatna i to jest jeden numer, który obowiązuje w całej Polsce. Wszyscy mamy z tym problem, kiedy jechać na SOR, a kiedy z jakimi problemami nie jechać na SOR? No, przede wszystkim uzyskamy tam pomoc, jeżeli nasz stan zdrowia jest na tyle poważny, że tak naprawdę zagraża życiu lub zdrowiu. To są, tak jak wspomniałem, no na pewno urazy, złamania, duszności, kiedy na przykład krztusimy się, prawda, bo oś na przykład nam zaleciała. Sytuacje, które naprawdę zagrażają bezpośrednio zdrowiu i życiu. Wtedy oczywiście wzywamy zespół ratownictwa medycznego albo sami udajemy się na SOR. Natomiast w sytuacjach, kiedy nagle na przykład rozboi nas brzuch, kiedy mamy wysoką gorączkę albo na przykład leki przeciwbólowe nie pomagają, to w pierwszej kolejności powinniśmy się udać jeżeli mamy chociażby weekend, do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i tam dalej lekarz pokieruje nas albo zatrzyma u siebie, czyli udzieli nam porady i przypisze ewentualnie odpowiednie leki, a jeżeli nasz stan będzie poważniejszy, będzie wymagał interwencji szpitalnej, no to oczywiście wtedy także zostaniemy skierowani do szpitala, ale pamiętajmy jedno, że kiedy udajemy się na SOR z być może takim mało poważnym problemem zdrowotnym, tam na miejscu będzie przeprowadzany triaż, czyli taki system, gdzie będziemy kolejkowani do przyjęcia, no bo tak jak wspomniałem, tam przede wszystkim ratuje się zdrowie i życie, więc jeżeli pójdziemy tam z błahym problemem zdrowotnym, no to musimy się liczyć z tym, że dość długo pewnie poczekamy na pomoc, bo będą przed nami po prostu pilniejsze przypadki, więc żeby się nie denerwować, nie tracić czasu, lepiej przede wszystkim skontaktować się z lekarzem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej bądź z tą infolinią bezpłatną i wówczas wtedy lekarze dyżurujący, czy to na tej infolinii, czy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, pokierują nas dalej, jeżeli będziemy potrzebowali dalszej pomocy. A jeśli czujemy, że nasze prawa pacjenta są łamane, albo czujemy, że nie otrzymujemy odpowiedniej pomocy lekarskiej, czy można dzwonić do NFZ, do Rzecznika Praw Pacjenta? Gdzie możemy wtedy zadzwonić, jeśli czujemy, że nie otrzymujemy właściwej pomocy? W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który stoi na straży właśnie naszych praw pacjenckich. Oczywiście taką sytuację możemy również zgłosić do Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez złożenie skargi chociażby w swoim oddziale. Jak to zrobić? Prosta, czytelna instrukcja jest na naszych stronach internetowych NFZ-u. Natomiast jeżeli chodzi o infolinię Rzecznika Praw Pacjenta, to mamy właśnie wspólną infolinię, czyli 800 195 590, i na tej bezpłatnej całodobowej infolinii też jest specjalny numer dodatkowy, czyli jeżeli zadzwonimy pod ten numer i wybierzemy dwójkę na klawiaturze, wtedy połączymy się z przedstawicielami Rzecznika Praw Pacjenta. I wówczas tam będziemy mogli złożyć skargę czy doniesienie o tym, że nasze prawa zostały złamane.